Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem wyzdrowiony Pomidor, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję ze Spyro 3 Year of the Dragon, z oczywiście trylogii Ensign Trilogy, Reignited Trilogy. Ostatnim razem, moi kochani, w poprzedniej sesji numer 3 przeszliśmy świat Wieczornego Jeziora i przeszliśmy jakby cały świat prawie że na 100%, oczywiście poza fabryką fajerwerków, dlatego że tutaj będziemy potrzebowali uratowania ostatniego przyjaciela Spyro, aby móc wrócić z powrotem do tego świata. I przepraszam, jeżeli uderzyłem w ten, w pop filtr, znaczy w pop filtr, w statyw. No i oczywiście udało nam się pokonać bossika, jaki był Skwarnik oraz Rafę Rozgwiazd, czyli poziom Iskiera albo Sparksa. No i co? Ruszamy z Wieczornego Jeziora, już tutaj nie mamy nic do robienia. W zasadzie poza backtrackingiem później, to tutaj praktycznie już nie mamy nic do roboty, więc możemy śmiało sobie stąd wybywać. Tak więc ja się już zmniejszę, o dosłownie, o już coś takiego, i lecimy. Nie można nawiązać połączenia. Co wy mi gadacie za bzdury? Góra Północy. Lecimy na Górę Północy, ponieważ tam będzie rozgrywała się dzisiejsza fabuła. I zastanawiam się, od jakiego poziomu zacząć, bo tak szczerze, tam jest trochę poziomów, które są dosyć długie. I jest jeden poziom, który można w miarę szybko przejść, tylko tutaj pytanie, za jaki ja się wezmę, bo może mi jakiś wpadnie, może od razu na sam początek zabierzemy się za jakiś taki gówniany poziom, a potem będziemy lecieli przez te lepsze poziomy. Albo na rozgrzewkę od razu z tego, Speedway zrobimy, o, tak też może być. Dobra, dolatujemy już do Gór Północy, albo Midnight Mountain, tak to się nazywało w oryginale. Jest to już nasz ostatni fabularny świat. Nie ma niczego dodatkowego, to już jest ostatni świat i potem nie będzie już kompletnie nic, tak więc zobaczmy, co tu teraz będzie się działo. Leci Bianka, kurcze pieczone. Spyro, wiem, że mi nie ufasz, ale chcę powstrzymać czarownicę tak samo jak ty. Do jej kryjówki prowadzi sekretny portal, ale potrzebna jest potężna magia, by go otworzyć. Jeżeli znajdziesz więcej smoczych jaj, moja moc wzrośnie i na pewno mi się to uda. Odnajdę cię, gdy będziesz ich już miał wystarczająco dużo. Okej, czyli w sumie dowiedzieliśmy się tylko tyle, że Bianka również chce powstrzymać czarownicę, aka czarodziejkę, no. Dopiero teraz się co prawda zreflektowała, no ale lepiej późno niż wcale. Saki! Saki, saki, saki! W ogóle w tym Midnight Mountain, aka Nocne Góry, tak to się nazywa? Nie, Góra Północy. To bardzo mi się podoba właśnie to tutaj góry w oddali. Taki fajny efekt wizualny dają. Ogólnie graficznie to Góry Północy bardzo ładnie wyglądają jako świat. Soundtrackowo również się pięknie prezentują. Zresztą sami sobie posłuchajcie, wczujcie się w ten soundtrack, a ja sobie na spokojnie będę tutaj zbierał te klejnociki, bo trochę tego jest. Plus jeszcze oczywiście jajka smocze trzeba uratować, ponieważ total, jaki musimy mieć, to jest 150. Dobra, zamykam mordę, wysłuchajcie muzyki. Dobra, trochę se posłuchaliście, więc teraz możemy ruszać dalej. O, znowu Bianka. Brawo, Spyro! Znalazłeś wystarczająco dużo smoczych jaj, bym mogła otworzyć portal. Gdy to zrobię, będziesz mógł się zmierzyć z czarownicą, gdy będziesz gotowy. Tylko ostrożnie, ona wie, że przyjdziesz. Aha, czyli będziemy mogli już się z czarownicą zmierzyć, ponieważ mamy wystarczająco jajek. Czyli gdybyśmy nie chcieli robić 100% w tej gierce, to tutaj nasza przygoda mogłaby się zakończyć. Nawet nie 100%, po prostu 117%, ponieważ robimy maksymalną ilość. Tak więc tutaj nasza przygoda mogłaby się skończyć. I trochę mnie korci, żeby polecieć już na tą, na czarownicę, ale to chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze za wcześnie, tak mi się wydaje. Tak mi się, kurczę pieczone, wydaje. Ale mogę się mylić.
Tu mamy jeden z moich w miarę ulubionych poziomów, ale wolę go zostawić na koniec, tak więc nim na razie się nie interesujemy. A szkoda, bo bym się za niego zabrał, ale tak szczerze mówię, wolę to zrobić na samym końcu jednak, bo no będzie o wiele lepiej, to jest lepiej te lepsze poziomy zostawić na koniec niż zabrać się za nie na początku, no bo będzie Lipton Ice Tea, poczekajcie. No tak, jak żeby inaczej. Bo trochę widziałem, że lekko mi podskoczył CPU podczas nagrywania w OBS-ie. I już wiem nawet dlaczego, ponieważ mam kurde za dużo programów włączonych, więc pozwólcie, że ja dosłownie zrobię taką sekundkę i powyłączam. Wy nawet chyba cięcie nie będę robił, bo to dosłownie jest tylko takie wyłączenie paru programów i już możemy kontynuować dalej. Ewa, a gdzie Adam? Dobrze, że to jest smok, który jednak reaguje normalnie, a nie płaczem. W sensie, dobra, nic nie mam absolutnie do tego, że smoki płaczą, bo to mogą być małe dzieciątka, dzieciątka smocze. Ale z drugiej strony, przynajmniej jak ja zachwalam coś, to nie wychodzi, że ten, że ja kogoś obraziłem, jakiegoś smoka czy coś. Dobra, tutaj oczywiście zadaję dla Iskiera, ale Iskier jeszcze na razie nie jest tym zainteresowany. Czemu w ogóle nie chciał się ten klejnot zebrać? No i teraz oczywiście ziub, w dół spadamy. Dokładnie tak. Bo tu jajco jest. Kumpel! Mój kumpel z WF-u jest małpą. Małpą, małpą, małpą. Dobra, 109. 109 jonder mamy. Więc teraz kierujemy się tutaj. Ale to jeszcze raczej nie wszystko będzie. Tak, to jeszcze nie wszystko, bo przy ostatniej postaci będą klejnoty jeszcze, tak więc spokojnie. Tutaj już mamy wszystko zebrane, prawie. 348 i dwóch jajek nam brakuje. O, tu będzie oczywiście poziom, który się odblokuje za 149 smoczych jaj i 15 tysięcy klejnotów. Zanim ktokolwiek powie, że my tyle nie uzbieramy, spokojnie uzbieramy i to nawet będę mógł wam pokazać, jak my to uzbieramy, ale nie będę nic spoilerował. O, mamy tutaj jeszcze tego gnojka. Zapomniałem w ogóle, że ten gnojek tutaj jeszcze jest. Więc dobra, skopmy dupę temu gnojkowi. Chodź tutaj, złodziejaszku. Ty jesteś już w sumie jednym z ostatnich złodziejaszków, bo już później ciebie nie będzie normalnie. Tak więc w tym świecie, jeżeli chodzi o jajka, to już jest ostatni taki. Majken. Majken. O, a tutaj się smoczek najadł, ale fajnie. Mam nadzieję, że smakowało. Nie wiem, co tam smoki jedzą, takie bobo smoki, ale no mam nadzieję, że smakowało. W końcu musiałeś jakąś tam dawkę tego przyjąć na siebie. Pustynne ruiny, to jest poziom, który też, za który bym się chyba nawet na początku zabrał, wiecie? Bo pustynne ruiny to pamiętam, że kojarzyły mi się właśnie z tym długim poziomem w miarę. Więc wolałbym go na początku zrobić, a później zabrać się za te krótsze poziomy. I tak myślę, że zrobimy w sumie. Wow, 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 wow. Pominąłem coś tu. Pominąłem coś tu. No i ostatnie klejnoty tu będą. Tak jest. Dobra, i co tu mamy? A, mamy właśnie Moneybugsa oraz pewnego osobnika. Ale pozwólcie, że ja na razie się tym nie zainteresuję faktem. Tylko właśnie nie pamiętam, czy w pustynnych ruinach trzeba było go mieć, czy go nie mieć. Kurczę pieczone, nie pamiętam. Dobra, gdzie jest ostatnie jajko? Bo tu nam ewidentnie ostatniego jajka brakuje. Chyba wiem gdzie. A, widzicie? Pamiętam. Pamiętam, że było jeszcze takie jedno jajko. Willy! Willy the Wombat, kurde. Kurcze pieczone, już niedługo będziemy kończyli Spyro 3. Może nawet i w tej sesji nam się uda. Mam trochę czasu, więc mógłbym to wykorzystać. Dobra, w sumie myślę, że i tak nie ma nic do stracenia, więc dostańmy się w tamte kierunki i zróbmy może na początku ten poziom, niech już będzie. Tylko popatrz, Spyro, co mi się trafiło. To rzeczywistych rozmiarów zabawka bojowa. Małpa wyposażona we w pełni sprawny laser. Chętnie bym ją wypuścił, żebyście sobie trochę pobrykali, ale czarownica widzi w niej zagrożenie. Daruj sobie to gadanie. 1300, chyba cię posrało. Nie chcesz jej uwolnić?
Hej, co z tobą, smoku? Zazdrościsz, że twojej podobizny nikt nie wykorzystał do zrobienia zabawki? Dobra, niech ci będzie. Masz. Haha, zawsze miałeś słabość do małych, zabawnych istotek, co, Spyro? Cóż, w sumie może i wypuszczenie jej wcale nie byłoby aż takie złe, co? Juhu! Hurra! Jestem wolny! Dzięki, Spyro! Ej, powiedz, widziałeś już kiedyś niedźwiedzie podrygi? Nie? Poszczęściło ci się! Tylko popatrz! Niezły tancerz, tylko bez energii. Szkoda, bo amunicja jest. No, słyszałem, że masz już z czarownicą i dajesz się we znaki i sługusom. No i bardzo dobrze. Hurra, nie pij! Chętnie bym został, ale ojczyzna wzywa. Nosrogi się rozpanoszyły i takie tam. Jak spotkasz czarownicę, powiedz jej, że może się spodziewać zaproszenia na tańce, kumasz? No raczej. O, nara! Dobra, tam nara, spadaj kurde lepiej, gościu. Jezu, jak ja nie lubię Agenta 9. To jest właśnie moja najmniej ulubiona postać. Ze względu na to, że po prostu jego poziomy trwają kurde tak długo, że to jest masakra. Masakra. Ale przynajmniej fajnie, że pozbył się Money Bugsa. To jest właśnie zaleta tych wszystkich przyjaciół Spyro. Możecie nawet ich kurde nie cierpieć, nienawidzić i tak dalej, ale finalnie to oni się pozbędą Money Bugsa w Trimiga. Dobra, Laboratorium Agenta 9. Myślę, że rozpocznijmy sobie sesję od tego poziomu. Niech już będzie. Niech wam będzie, kurde. Mimo, że nie chce mi się tego poziomu w cholerę robić, no to niech już będzie. Miejmy to już za sobą. O, tak, tak się umówmy. Miejmy to już za sobą. Niech będzie. Co to było? Widziałeś nosoroga? Chyba widziałem nosoroga. Mówię ci, Spyro, nigdy nie siedź przez tydzień w klapce. Nie, nie, ani się obejrzysz, a na wyspie będzie cała masa nosorogów. No, to ja teraz lecę. Mamy z panem miotaczem lasera pełne ręce, roboty. Okej. Ach, Agent 9, mój ulubiony uczeń. Witaj z powrotem w moim laboratorium na wyspie. Obawiam się, że nosorogi przejęły całą wyspę. Możesz ich powstrzymać, zanim zniszczą wyniki moich badań? No to już widać, z kim mamy do czynienia. Proszę państwa, oto Agent 9 w pełnej okazałości. Możemy oczywiście zmieniać mu tryby, czyli możemy innymi słowy zmieniać kamerę, ale ja poprzestanę na tej kamerze, bo łatwiej według mnie jest atakować oczywiście. 700 kuźwa klejnotów i 3 jajka, ja pierdzielę. Dłuższego poziomu się nie dało zrobić, prawda? Nie dało się. Swoją drogą bardzo lubię nawet scenerię tego poziomu i ta scenaria jeszcze powróci później, ale to zobaczycie dlaczego później powróci. Nie będę nic spoilerował. Będzie jak za dawnych czasów. Na rozgrzewkę spróbuj postrzelać do tych atrap, tylko uważaj, może być tam schowany nosoróg. Okej, nie ma problemu. Postrzelamy sobie jak za starych czasów, kurde, panie profesorze. Dobra, muszę przyznać, że soundtrack może nie jest jakoś zły też, chociaż szczerze powiedziawszy nie lubiłem jakoś soundtracku z Agenta 9, głównie dlatego, że tak jak już mówiłem niejednokrotnie, problem z Agentem 9 był taki, że te poziomy trwały tak kurde długo, że normalnie można było czasami pierdzielca za przeproszeniem dostać. Ale to jest oczywiście moja opinia, to jest my opinion, moi drodzy. Wy możecie lubić Agenta 9, a nikomu tutaj nie mówię, żebyście nie lubili. No ale mnie osobiście ta postać nie spodobała się za bardzo. No i mamy wszystkich nosorogów ogarniętych. Teraz wypadałoby zestrzelić to. Bo pewnie i tak nam profesor będzie o tym wspominał, ale dobra. Wielka banda nosorogów urządziła zasadzkę. Teraz tylko czekają, aż usunę pole siłowe. Przypuszczam, że będą się pojawiać, aż strzelisz w czerwony przycisk alarmowy obok drzwi, przez które przechodzą. No właśnie, chciałem to zrobić, ale wyręczyłeś mnie, profesorku. Matołku ty. O, a za tych nosorogów akurat nie dostajesz już tych klejnotów. Dziwne.
Takie trochę podwójne standardy tej gry się tutaj przejawiają, ale okej, no niech będzie. Powiedzmy, że przyzwyczajony jestem do tego typu działań. W ogóle jakaś dziwna tendencja jest, że kiedy montuję wam te odcinki Spyro, to w niektórych odcinkach jest straszny desync audio, w sensie jeżeli chodzi o moją kamerkę i mój głos. Nie wiem z jakiego powodu tak jest, ale to jest dziwne dla mnie. Szczególnie, że ja wszystko daję na równi, tak więc jeżeli znowu coś takiego będzie, to serdecznie za to przepraszam, ale na to akurat już wpływu nie mam. Choćbym chciał, to z jakiegoś powodu mi się to psuje. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Dobra, upewnijmy się, czy aby na pewno wszystko mamy zebrane. Dobra, tutaj raczej nie ma żadnego latającego dzbanka. W ogóle też pochwalam to, że jako takie pasywne zwierzątka mamy taką fiolkę na miksturkę, która daje nam oczywiście uleczenie dla naszego Sparksa, Sparksika, Sparksowskiego. Tak więc jest to jak najbardziej na plus. I dobra, lecimy wtedy dalej do przodu. A co to tak tyka? Dobra, to mój zegar tyka. Jesteśmy w laboratorium. Ho, ho, ho. Siemanko, siemanko, profesorze. Ale ty masz, kurde, duże laboratorium. Kurde, blaszka. Cholipka. No to było nawiązanie do slajda z tym cholipka, jakby co. Pozdrawiam w ogóle Sylwek. I jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego spotkania z Łodzi, meetupu z Łodzi, to serdecznie polecam obczaić. Dobra, zestrzelmy komputery, monitory zestrzelmy. Może jakiś achievement będzie czy coś. O, patrzcie, kotek. Oj, kotka nie ma już. Gdzie jest to kocisko jedne? Tak jakby to TV Zakolnikow powiedział. Jezu, ja ciągle do kogoś non-stop nawiązuję. Ogarnij się, Michał. Nie nawiązuj do takich, kurde, twórców. Znaczy, do Sylwka możesz. Do tych drugich twórców już nie bardzo. Nie no, żarty oczywiście. Wskaźniki pokazują, że za ekranem kryje się banda nosorogów. Uruchomię platformę widokową, a ty strzelaj do wrogów, gdy będą atakować. Zalecam skorzystanie z trybu snajperskiego. Okej, musimy przejść w tryb snajperski. I teraz lecimy. O ty gnodżu! Gdzie jest następny? O, tu jest. Okej, następny. Ich tylko szóstka ma być, czyli oni się tylko tu będą pojawiać. Fajne w ogóle tutaj te napisy są na tym monitorku. Wcale nie rozumiem w ogóle nic z tego. Jakieś tam kurde kwadraty, nie kwadraty. Wykończyłeś ich! Zobaczmy, w jakim stanie jest maszynownia. Coś mi się wydaje, że nosorogi nieszczególnie dbały o jej czystość. No, ja myślałem, że jajco dostanę, a tutaj nic nie dostałem. To ani me, ani be, ani pocałuj mnie w dupę, tylko martwisz się o tym swoje jakby laboratorium, kurde gościu. Zamiast, nie wiem, powiedzieć, ej, ale dziękuję za pomoc, mimo co, postarałeś się, to nie, bo po co? Jak myślałem, w maszynowni wprost roi się od ptaków. Aby zwiększyć celność i trafiać w ptaki w gniazdach, skorzystaj z trybu snajperskiego i przybliżenia widoku. Okej, znowu tryb snajperski. Spoko, nie ma problemu. Okej. Tu możemy sobie R1 przybliżać i potem oddalać. Fajnie. O, przybliżmy sobie tak na maksa. Dzień dobry, kolego. Uśmiechnij się. Ale się ładnie uśmiechnąłeś. Myk. Jeszcze jeden. Gdzie jest jeszcze jeden? Kogoś pominąłem, definitywnie. Kolego złoty, gdzie ty jesteś? Ja cię znajdę. Jak nie tutaj, to zaraz będziesz. Teraz zostaniesz namierzony moim trzecim okiem Saurona, kurde. Saurona 100, takiego youtubera. Dobra robota, agencie 9. Nie jestem pewien, czy to ptasie, czy smocze jajo. A ty jak uważasz? Biula. Biule żeśmy uratowali, fajnie. O, taki piesek trochę, taki smoczek piesek. Mogę znów włączyć generator grawitonometryczny. Mam nadzieję, że nie ma w nim ptaków.
No znowu ptaki przyleciały, naprawdę. No weźcie, ogarnijcie się już z tym. Nie chcę mi się z nimi walczyć. To jest taki Resident Sleeper, że szok. Teraz tu mamy latające jeszcze, jak widzicie, tak więc to dopiero będzie lekkie utrudnienie. Lekkie utrudnienie, moi drodzy, lekkie utrudnienie. Nie lubiłem tego, jak pierwszy raz grałem w Spyro 3. Nie lubię tego po dziś dzień, tak więc no, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Dobra, ostatni został. I już go nie ma. W laboratorium jest czysto i od razu ładniej tu pachnie. Chodźmy na zewnątrz, gdzie, jak przypuszczam, trafimy na nosorogi w zbrojach. Aby je pokonać, będzie potrzebna potężniejsza broń. Dobra, jak będzie potrzebna potężniejsza broń, to spoko. To jestem jak najbardziej za. Oj. Dobra. Czy tutaj coś mamy jeszcze do zebrania? Bo ja nie widzę osobiście. Osobiście nie widzę, więc chyba wszystko mamy zebrane stąd, więc ruszajmy w takim razie. O, co tu mamy? Będziemy mieli coś fajnego. Dobra, opowiedz nam, profesorze, o tym. Zgodnie z moimi obliczeniami, bomby z tego przydatnego automatu powinny się świetnie sprawdzić przeciwko zbroi. Spróbuj! No dobra, spróbujemy. A, pyk. O, ładnie, żeśmy tu polecieli. O, trzeba będzie nosorogi teraz pocisnąć. To będzie easy. To akurat pamiętam, że było to easy. Tak więc, a to jednak nie tutaj trzeba starość, tylko tutaj trzeba będzie. O, tak. Następny zaraz zostanie pociśnięty. Dawaj, ciśniemy nosorogi. To może jednak nie, bo to trochę za daleko, a ja muszę widzieć mniej więcej, jak ja trafiam. A to trochę za wolno leciały te strzały, nie powiem, że nie. Aha. Dobra, drugi trafiony. Jeszcze tylko 4. To jest właśnie coś, czego ja nie lubię w tej misji, że tu strasznie, kurde, ten... ma się wrażenie, jakby ta kamera bardzo ci uciekała. Przez to ciężko jest ich trafić, no ale dobra, spróbujmy. Dobra, jeszcze jeden został. Elegancko. Jajko będzie, jak nic, jajo jest. Tony Hawk. Dobrze, pięknie, tu już mamy ogarnięte. Pięknie. O, oczywiście nad nami również jest to, więc trzeba będzie zaraz z banuszek zbić. Patrzcie, już jesteśmy 25 minut w tym poziomie, nie? No dobra, może bez przesady 25, ale no zobaczcie, jak długo jesteśmy w tym poziomie, zobaczcie, jaki ten poziom jest długi. I wy się dziwicie, dlaczego ja nie lubię Agenta 9. Jego poziomy są za długie, po prostu one są za długie, za monotonne, trwają za długo, w ogóle niepotrzebnie są tak długie moim zdaniem, bo mogliby je ociupinkę skrócić i byłoby cacy. A tak to oni przedłużają te poziomy, nie wiadomo w ogóle po co nawet.
O, może teraz będzie explosion. Wow, oberwałem. O, te... A, czyli te bomby muszą ich krzywdzić. No, to jest coś, czego ja właśnie nie lubiłem bardzo w tym poziomie, nie? Trochę takie słabe w moim zdaniem, że na nich tylko te bomby działają. Jakby nie mogło cokolwiek ich skrzywdzić, nie? No ale dobra, no niech będzie taki scenariusz. Niech będzie, o. Okej, tutaj sobie zrzucimy. Pyk. Pyk. No i tamte trzeba będzie jeszcze zrzucić. O, tamte dwa, bo tu dwa są. A już myślałem, że mam 500. Kurczę. Trochę za głośno myślę za bardzo. No ale dobra, niech będzie. Wow. O, trochę za daleko. O Jezu, nie w tę stronę jeszcze. O Jezu, łobaben, ale daleko poleciało, tego typu. O, explosion? Nie, no kurde. Ale to słabiutko nam pójdzie. O, ale to słabiutko nam pójdzie. O, dwóch naraz. Fajnie. Bardzo dziękuję, że ocaliłeś moje laboratorium. Teraz mogę wrócić do myślenia. A, czyli wtedy nie myślałeś, okej. Rowan Atkinson. Ten, który grał Jasie Fasolę. Pamiętajmy. 114. Dobra, tu mamy portal do domu, jeszcze nie skorzystamy. To w ogóle pierwszy raz było, żeby z tej wazy wyleciało te klejnoty. I aż tyle tych klejnotów. Dobra, tu nic nie ma, więc wiem, gdzie możemy wrócić. No, i tutaj jeszcze przecież możemy... A nie, bomby nie mam! Najgorzej, bomby nie mam! Do cholery jasnej! Jezu, myślałem, że bombę mam przy sobie, a ja nie mam! Muszę wracać teraz! No nie! No i mamy, dobra, 10 bomb, teraz lecimy tam z powrotem, kurde, jaki wstyd. I mamy, kurcze. No i kurde, poziom zrobiony na 100%, picobello. Mamy 100%, więc teraz trzeba wrócić do exitu w sumie, bo czemu by nie. Niech będzie, wrócę już tą samą drogą, z którą przyszedłem. Ale ja wam oszczędzę czasu, więc edit. No i dobra, mamy tutaj, do domu, gnoju. Idziemy. Nie ma to tamto.